Ty będziesz odliczał. Absolutny, niezwykły live dzisiaj na Prawdzie Futbolu, taki live mocno historyczny, ale tym bardziej cieszę się, że jest ze mną Henryk Kasperczak, legenda polskiej piłki, trener, ale wcześniej przecież też kapitalny piłkarz. Witam, panie Henryku. Witam serdecznie. Panie Henryku, był z nami Andrzej Person, ale gdzieś nam się zgubił. Gdzieś w mgle angielskiej zgubił się Kaziu Muchliński. Natomiast ja rozumiem, że za chwilkę dołączą do naszego live'a. Jak zacznę, jest już Kazik, tak? Proszę bardzo, jednak nie zgubił nam się w mgle angielskiej. Także łączymy się na linii Polska, Wielka Brytania, Francja i jeszcze raz będzie Polska, jak się połączy z nami ponownie Andrzej Person. Witajcie, Kaziu. Dobry wieczór. Honor być w takim towarzystwie. Bardzo się cieszę. Dziękuję. Natomiast panie Henryku, trenerze kochany, pan powie nam, jak zdrowie przede wszystkim. Muszę na początek zapytać o zdrowie, bo wiemy, że były różne wypadki w ostatnich miesiącach. No, niestety zdrowia nie było przez 4 miesiące, a dzisiaj czuję się zdecydowanie lepiej. No jeszcze nie chodzę normalnie, prawda? Czasami muszę kulę założyć i podpierać się, ale w zasadzie po tej całej rehabilitacji, po tym wypadku, który miałem, ze tą złamaną nogą. Ale więc wyglądasz, Heniu, wspaniale. No. Wyglądam jak wyglądam, ale to jest głowa, a nie nogi. Nogi są oczywiście zniszczone i tutaj trzeba powiedzieć, że w tej chwili pomalutku wychodzę z tych dolegliwości złych oczywiście. No i myślę, że niedługo będę biegał już, ale biegał to będę troszeczkę biegał, nie za szybko. Życzymy, panie Henryku, życzymy biegania, bo pan rzeczywiście wyróżniał się, ale nie tylko bieganiem, techniką, przeglądem pola, zmysłem do gry kombinacyjnej, ale przerzutami, pamiętamy kapitalne bramki po przerzutach Henryka Kasperczaka. Jest z nami Andrzej Person, człowiek w czapce, ale rozumiem, że ta czapka dużo waży w ostatnich dniach. Zdanie tylko, ale to chyba nie szkodzi. Dam radę i zacznę, jeżeli nie można, to i tak zacznę od oczywiście golfa. Kaziu jedyny wie, że ta czapka jest z ostatniego meczu Ryder Cup Europa-Ameryka, gdzie Europa zlała tyłek Amerykanom na polu Marco Simone w Rzymie. A dlaczego to zaczynam od golfa? Dlatego, że kimi zaczynaliśmy przygodę golfową, do Tunezji, do miejscowości Sus. Pieniędzy za dużo nie było. Pola golfowe zwykle są kawałek od miasta. I jak ja powiedziałem, że Henry Kasperczak to jest mój przyjaciel, to 2 tygodnie taksówkarze za darmo nas wozili na pole. Po prostu był człowiekiem tam, legendą, mistrzem Tunezji wtedy, kiedy byliśmy. I stąd przejdę do dla mnie no dosyć smutnej rzeczy, ale muszę być przyjaźnieni z prezesem, bo moim zdaniem największym błędem Zbyszka było to, że Henryk nie był nigdy trenerem naszej reprezentacji. Uważam. Nie słychać. U Andrzeja chyba jest najsłabszy net. Widzimy bardzo wyraźnie, że są problemy z internetem, więc robimy tak, że ja Andrzeja podłączę w takim razie telefonicznie do naszej rozmowy. Zaraz spróbujemy go tutaj złapać. Telefonicznie go poprosimy. Na razie go z tego... Jestem telefonicznie. Tak, to my cię tutaj z tego systemu wyłączymy.
Musimy cię poprosić o telefonicznie, bo masz najsłabszy internet i dlatego no też my cię słyszymy co drugie słowo niestety. Aha, ja tylko powtórzę, że największym... Dobrze. A teraz dobrze słychać? Teraz dobrze słychać. No to super. Mówię, że wielkim błędem Zbyszka Bońka było to, że Kamil Kasperczak nie był nigdy trenerem reprezentacji. No niestety przerywa. Panie Henryku, Andrzej Person postawił taką tezę, że wielkim błędem, ale nie wiem dlaczego Zbigniewa Bońka, bo tych prezesów było więcej. Michał Listkiewicz, Grzegorz Lato, Zbigniew Boniek rozumiem, ale to wydaje mi się, że... Zbyszka Bońka znamy najlepiej i wydawało nam się, że on to zrobi. No ale stało się jak się stało i tylko możemy Henrykowi współczuć, wszyscy go bardzo, bardzo szanujemy. Ja muszę tylko dorzucić, Andrzejku, z tego, co opowiadałeś w Tunezji, bo ja byłem na rehabilitacji w niedzielę jeszcze w Tunezji i przez 2 tygodnie przebywałem tam na tej rehabilitacji mojej nogi. I powiem tak, że największe sukcesy w Afryce właśnie osiągałem w Tunezji, bo grałem w finale Mistrzostw Afryki Narodów w 1996 roku w Afryce Południowej. Wprowadziłem ich na olimpiadę, znaczy zakwalifikowaliśmy się na olimpiadę w Atlancie w 1996 roku i na Mistrzostwa Świata w 1998 roku do Francji. Także miałem fantastyczne sukcesy z Tunezją wtedy. To były sukcesy duże. No właśnie, panowie, spotkaliśmy się tutaj, bo zbliża się taka rocznica. Niesamowite. 50 lat minęło, panie Henryku, jak jeden dzień, bo 17 października 1973 roku no otworzone, otwarliście tak naprawdę, już nawet nie ktoś wam otworzył, wy otworzyliście na tej murawie bramę do tego piłkarskiego świata. Ostatnio miałem przyjemność rozmawiania z Antonim Piechniczkiem i trener Piechniczek powiedział mi tak, Roman, bez Wembley nie byłoby tej ery czterech mundiali, tych wielkich rzeczy. Bez Wembley to był mecz taki jakby absolutnie założycielski, jeśli chodzi o tą wielką erę polskiej piłki z 2 medalami Mistrzostw Świata. Pan Henryk też tak to postrzega? No oczywiście, tu się w zupełności zgadzam. Zresztą tego meczu nie możemy zapomnieć. Oczywiście to był mecz, który rozpoczął, można by powiedzieć, wielkie uznanie Polski i uznanie polskiej piłki nożnej na świecie. Nie zapomnijmy o jednej rzeczy. W ogóle ta era lat 70. była chyba najwspanialsza oczywiście dla dziejów polskiej piłki nożnej. I trzeba pochwalić tutaj oczywiście w roku 82 drużynę, która zajęła też 3. miejsce na Mistrzostwach Świata z Antoniem Piechniczkiem. Także to były czasy, gdzie naprawdę miło się wspomina drużyny polskie, bo najpierw była pierwsza generacja, która rozpoczęła przez złoty medal w Monachium na olimpiadzie, prawda, to i później były następne czasy, 74 rok, Mistrzostwa Świata w Niemczech też, co mogę powiedzieć, że no, drużyna była fantastyczna właśnie na Mistrzostwach Świata i była doskonała na Mistrzostwach Świata, bo dzisiaj tak wracamy do tego meczu z Niemcami, kiedy żeśmy przegrali 1-0, kiedy zastała nas wielka ulewa, burza, boisko było zalane we Frankfurcie i nie mogliśmy grać na naszych wartościach takich, jakie żeśmy przedstawiali wcześniej, czyli ta nasza świetna technika gry, świetni strzelcy,
bo na Mistrzostwach Świata Grzegorz Latu był królem strzelców, a oczywiście Szarmar był drugim, prawda, najlepszym strzelcem na Mistrzostwach Świata. To o czym świadczy. I tutaj wrócę jeszcze na chwileczkę do najlepszego strzelca Dejny na Olimpiadzie, oczywiście w Monachium też, gdzie został królem strzelców. Tak, idę dalej, bo chcę tych najlepszych strzelców jednak dzisiaj wymienić. Dlaczego? Bo taka generacja świetnych zawodników i napastników była i istniała w polskim futbolu, że no, był wielki zachwyt. Weźmy teraz przykład Szarmacha, który był królem strzelców na Olimpiadzie w Montrealu w 1976 roku. Także wszystko to oczywiście nam dało wielkie sukcesy. No, nie chcę iść dalej, żeby nie za dużo w tej chwili się wymawiać. Ale to ciekawe. Król strzelców Igrzysk Olimpijskich Dejna, król strzelców Mundialu Lato, król strzelców kolejnych Igrzysk Mundialu. Oczywiście. Tak, niesamowite. Andrzej, to dopytam Cię, my łączymy się z Andrzejem Personem telefonicznie. Jak się mówi... Wiesz, że jest Dzień Piłkarstwa Polskiego ustanowiony po złotym medalu olimpijskim, ale... Nie, powiedz mi, a jak ważysz to, czy mit założycielski to jest złoto na igrzyskach w Monachium, czy jednak Wembley, tak jak Antek Piechniczek mówi, że to jednak... Nie, oczywiście Antek Piechniczek nie tylko ma wspaniałe inicjały, tak jak ja, ale wiele godzin przegadaliśmy, będąc senatorami przecież razem. Tam u mnie pokoj. Nie, mówią serio, dla mnie, człowieka, który sport ogląda no, już tam iluś lat, aż strach pomyśleć ilu, bardzo blisko, to jest największe wydarzenie sportowe w historii polskiego Wembley, oczywiście. Mimo wielkiego szacunku dla nieżyjącej Ireny Szewińskiej, dla wielu gwiazd, Otyli, Jędrzejczak, dla cudownych skoczków i biegaczy narciarskich. No piłka jest królową, najważniejszą, najpopularniejszą dyscypliną i jeżeli w tej dyscyplinie nagle świat mówił o Polsce, no to znaczy, że byliśmy wielcy i jeszcze w dodatku młodzi tego nie zrozumieją. Nawet Kaziu, który tam mieszka, ale byliśmy z innego świata, to przyjechali Eskimosi, no gdzie oni z naszymi piłkarzami, którzy byli niedawno mistrzami świata, którzy wygrali 2 tygodnie temu 7-0 z Austrią, którzy po prostu przejadą walsem po tej drużynie i jadą na Mistrzostwa Świata. Takie było postrzeganie Polski, mówię to z pozycji trybuny, kibica. Dodam do tego jeszcze, dlaczego ja tam byłem. No głównie dlatego, że po raz pierwszy znalazłem się na wielkiej imprezie takiej światowej w Monachium. I jak w Monachium byłem trochę sprawniejszy niż teraz, 60 prawie lat temu, czy 50 parę, no to byłem na boisku z flagą. To jest, było niełatwe, bo rzecz się działa już po wielkiej tragedii z terrorystami, więc policja tam bardzo wzmocniona była, mimo to przeskoczyłem przez płot, pewnie już tego mi się nie zrobił. I z flagą byłem na boisku. Najgorsze, że w tych albumach nikt mnie nie poznaje, bo no, byłem o jakieś 40 kilo młodszy. Ale to mówię przy okazji. Wtedy jak z tego boiska schodziłem w Monachium z tą flagą, jeszcze bo a propos koszulek, przed programem rozmawialiśmy, tak? Oczywiście, że dostałem koszulkę Roberta Gadochy, ale no kibice Polonini, Nowy Jork, tu koniec świata, Australia, płakali i oddałem tą koszulkę, to by było. Ale wiedziałem jedno, że za rok muszę być na Wembley. Ja miałem dobrą sytuację, Kazio wie, bo nasze rodziny były zaprzyjaźnione, moi wujkowie i jego tatą się znali i z rodziną, stąd ja tam wakacje dorabiałem, gdzieś biegałem z pizzą po restauracjach albo w inny sposób, a wszystko po to, żeby 17 października być na Wembley. To w ogóle nie wyobrażałem sobie, zwłaszcza po Chorzowie, prawda, gdzie wygraliśmy z Anglikami 2-0. Oni szybko zapomnieli o tym. Im się wydawało, że tu będzie znów 7-0 jak z Austrią. Ale wiedziałem, że jest nadzieja i wiedziałem, że muszę zostać, co nie było takie łatwe. Ja już kończę, jeszcze 2 minuty powiem. Nie było takie łatwe, bo jeszcze obowiązywała służba wojskowa i to nie były żarty. Jak nie idziesz do wojska, to jest zamach na ojczyznę ludową. Ale ja i tak zostałem w tym Londynie. Co się dzieje, to się dzieje i nie będę
nie będę wracał przed meczem. No i ten mecz, no to fakt, że był zjawiskiem bez wątpienia. Mówię już nie o samym meczu, bo wszyscy oglądali go 10 razy, ale mówię o tym, że to była taka cezura dla całego sportu polskiego, że można coś wielkiego osiągnąć, choć byliśmy no tak generalnie za ściankiem. Nawet Henio też się ze mną zgodzi, dopiero Monachium otworzyło nam szeroko wrota piłkarskie, ale wcześniej, no już nie będę głęboko sięgał, że nawet nie jechaliśmy na eliminację Mistrzostw Świata na Węgry, bo się baliśmy, że zostaniemy lani, ale to były 50 lata. Mhm. Wracam do tego, że mimo wszystko ja miałem nadzieję, oni chyba też. Dla mnie takim kluczowym momentem tego meczu to były te ordynarne okrzyki podczas hymnu i gwizdy. Cały stadion gwizdał, tak było, prawda, Henryku? Tak. I krzyczeli na nas, że jesteśmy zwierzętami. Animalsami. 16 olimpiad i parę innych rzeczy, także mam prawo porównać. To nie ma większego i nie będzie. Kasiu, to ciebie doprosimy do rozmowy, bo tak, pan Henryk, któremu zaraz za dużo oddamy głosu ze względu na piłkarskie boisko, ale ja go tutaj troszeczkę zaskoczę, bo chciałem też przeanalizować pracę trenerów na przykład na przestrzeni tego dość krótkiego okresu czasu, od finału w Monachium Igrzysk Olimpijskich przez Wembley aż po choćby Stuttgart i mecze już na Mundialu. To ciebie, Kasiu, bo tak, pan Henryk na piłkarskim boisku w linii pomocy, Andrzej Persson na trybunach, bo wujka miał w Wielkiej Brytanii, mieć wujka w Wielkiej Brytanii to wtedy był rzeczywiście duża sprawa. A ty, jaki jest twój związek poza tym, że jesteś niesamowicie sympatycznym dziennikarzem polsko-brytyjskim, bym cię tak określił, to z tym Wembley co masz wspólnego? No Roman, to było obudzenie się dla mnie też piłki nożnej i sportu. Byłem ośmiolatkiem przed telewizorem, zebraliśmy się razem w gronie, żeby oglądać ten mecz. Trzeba pamiętać, to były inne czasy, to było jednak 50 lat temu, to spory czas. Bliżej wtedy było do II wojny światowej niż do tego dnia. Większość ludzi nie miało telewizorów, nawet w Anglii, nawet w Londynie, najbogatszym mieście w kraju wolnym. I ci, którzy mieli telewizory, to w większości były czarno-białe. Ekrany się zbierało u ludziach, którzy mieli telewizory, i się zbierało u ludziach specjalnie, którzy mieli kolorowe telewizory, i się chodziło do wujków, do kuzynów i zgromadzało się właśnie, żeby mieć najlepsze widowisko możliwe. To jest prawie coś nie do wyobrażenia sobie teraz, że właśnie, że nie w każdym domu była telewizja, ale rodzice uważali, że byłem za młodym, żeby pójść na stadion, na taki mecz. I no, wielki stadion, więc bilety można było otrzymać. Dużo z naszych sąsiadów angielsko-polskich poszło na mecz. Nie wiemy dokładnie, ile kibiców było. Mówi się, że może 90 tysięcy, raczej niż 100 tysięcy według liczb oficjalnych, najbardziej celnych z tego czasu. I na przykład muszę pokazać, tutaj mi sąsiad przyniósł. Następnego dnia po drodze do szkoły, bo to była środa, po drodze do szkoły zatrzymaliśmy się, żeby odebrać od sąsiadów program z meczu przyniesiony z oczywiście nazwami wszystkich wielkich piłkarzy, którzy dołożyli się do tego meczu, i z oczywiście z opisem ekipy, która wtedy występowała, i z tym młodym pomocnikiem Stalu Mielec też w tym spiffie. Znakomity skład ze Stalu Mielec zresztą, i to no, fajnie. No właśnie, a to dopytam, przerwę narrację. Ja wyświetlę tutaj zdjęcie. Andrzej Persson niestety jest z nami telefonicznie, ale Andrzeju, jakbyś otrzymał wyobraźnię, widział. To jest ta jedenastka stojąca przed hymnem. Widzimy Kazimierz Dejna od lewej, Jan Tomaszewski, Jerzy Gorgoń, Mirosław Bulzacki, Antoni Szymanowski, Henryk Kasperczak, nasz dzisiejszy gość, Jan Domarski, Grzegorz Lato,
Lesław Ćmikiewicz, Adam Musiał i Robert Gadocha. Panie Henryku, kochany, pan nam powie, był dresz emocji, jak tak staliście, zresztą tak nietypowo się stało do tych hymnów, prawda? Tak w kierunku rywali, a nie w kierunku trybun. Ten rzeczywiście Mazurek Dąbrowskiego, tu już Andrzej nam mówił, że towarzyszyły temu przeraźliwe gwizdy. Zresztą w tych zapisach telewizyjnych słychać te gwizdy. Rozumiem, że tam były też te okrzyki zwierzęta. Jednak ta atmosfera była wroga w stosunku do Polaków. Tak można ją opisać? Można powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli stawaliśmy w ten sposób z wielkim spokojem i z naszą myślą było jedno, żeby tego meczu nie przegrać. I tutaj jaką mieliśmy mobilizację? Mobilizację mieliśmy wcześniejszą, bo nie zapominajmy jedną rzecz, że my tydzień przed tym meczem na Wembley zagraliśmy w Rotterdamie mecz towarzyski z Holandią. Z wielką Holandią, z Cruyffem na czele, z Neskensem i tym podobne. I pokazaliśmy się w tym meczu z jak najlepszej strony, prawda? Zagraliśmy bardzo dobry mecz, mogliśmy nawet wygrać. No i można powiedzieć, po tym meczu dostaliśmy takiego kopa, to się tak mówi po piłkarsku, że uwierzmy w nasze możliwości. Mamy drużynę, że może powalczyć i może dobry wynik zrobić. No ale stoimy tutaj jak na tej murawie przed rozpoczęciem meczu z dużą pokorą przeciwko drużynie, która zdobyła Mistrzostwo Świata w 1966 roku, która odpadła w ćwierćfinale z Niemcami, jak się nie mylę, wygrywając do przerwy w Meksyku 2-0, ale odpadła w ćwierćfinale. No i każdy sobie myślał, no będzie to bardzo ciężki mecz. No ale w duchu wierzyliśmy w to, w nasze możliwości piłkarskie, no i w to, że ambicja nam dużo pomoże, waleczność, duża determinacja pomoże nam to w to, że zrobimy dobry wynik. I tak się to jedną rzecz dopytam, bo tutaj wyświetlę teraz skład z finału Igrzysk Olimpijskich w Monachium i to jest jednak inny skład. Kostka w bramce, Gut, Gorgoń, Ćmikiewicz w linii obrony, a nie w pomocy, Anczok na lewej obronie. W drugiej linii Sołtysik, Maszczyk, Kraska, Dejna i z przodu Lubański, Gadocha. Jak popatrzymy na to zestawienie z Wembley, prawda, to widzimy, że Tomaszewski, Szymanowski, Bulzacki, Musiał, Kasperczak, Domarski, Lato. To jest 7 piłkarzy innych niż w finale Igrzysk Olimpijskich w Monachium. To pokazuje, właśnie, jakby pan Henryk to opisał, co to pokazuje, że była konkurencja, że trener miał pomysł, że trener zmieniał cały czas, że trener cały czas szukał, że złoty medal olimpijski nie zapewnił jakby niektórym piłkarzom z racji wieku, część kontuzji, ale rozumiem, że złoto ok, ale idziemy dalej, to ta drużyna musi się zmieniać. Ja myślę tutaj, że był pomysł trenera. Ja też dużo obserwowałem decyzje, jakie podejmował nasz trener Kaziu Górski i powiem wam tak, że idąc przez tą olimpiadę nastąpiła duża zmiana w reprezentacji na ten mecz i w meczach eliminacyjnych do Mistrzostw Świata na Wembley, ale także po tym meczu, po zakwalifikowaniu się na Mistrzostwa Świata w Niemczech, no nastąpiły też duże zmiany, bo znowu wrócił do składu Maszczyk, znowu wrócił nowy na miejsce Bulzackiego przyszedł Żmuda. No i na miejsce Domarskiego. Ale Henryku, to ja tu mam taki skład z tych finałów, taki optymalny skład z finałów. To widzimy, że no, tak jak trener mówi, z finału Igrzysk Olimpijskich został tylko Gorgoń, Dejna, Maszczyk, Gadocha, prawda? A zobaczmy, jak to się zmieniało też w stosunku do spotkania na Wembley. Tu jest Żmuda w pierwszym składzie, jest Szarmach. A przecież Bulzacki i Domarski, oni byli zdrowi w czasie Mistrzostw Świata. Oczywiście, oczywiście. Więc to, co powiedziałeś, że
Kazik Górski nie bał się podjąć decyzji, umiał po prostu wykorzystać zawodników i ich formy w danej, oczywiście w danych rozgrywkach, no i miał nosa do tego, że po prostu wybór jego był zawsze szczęśliwy, bo były bardzo dobre wyniki. Ja nawet dam przykład. Podać, czy mi nie wolno? Proszę bardzo. Jedną miał zalety, że jak... ma 100% racji, że Kazik Górski był geniuszem właśnie dlatego, że nie bał się takich decyzji, żeby wymieniać pół składu albo cały skład, ale dodajmy do tego, że to były chwile wcześniej najlepsze czasy polskich klubów. Finał Górnika w Pucharach Europejskich, półfinał Legii. Były najlepsze kluby, a Stal Mielec nie była gorsza. Jednym słowem, to byli zawodnicy, nie bójmy się tego powiedzieć, z najlepszych w tym momencie europejskich klubów. I stąd Kazio mógł postawić na tego albo na tamtego i nie było żadnej straty w stosunku do poprzednika. Jednym słowem, pokrył się geniusz Kazimierza Górskiego z fantastycznymi zawodnikami z polskich klubów. Innych nie było, bo wszyscy byli z polskich klubów. Dobrze, to dopytam, jak już jesteś przy głosie, Andrzeju, ale ta jednak zmiana była bardzo duża w stosunku do finału Igrzysk Olimpijskich. Przecież ten finał był we wrześniu 72 roku, czyli to ile? 13 miesięcy minęło między... 13 miesięcy, tak jest, ale dodaj do tego, że były te słynne mecze, prawda? Czerwcowy w Chorzowie z Anglią, jeden z największych sukcesów, bo mówimy o Wembley, ale 2-0 z Anglią to piechotą nie chodzi. Jeszcze w dodatku do końca nie było wiadomo, czy Gadocha strzelił, czy Banaś, o którym w ogóle jeszcze nie wspomnieliśmy. Nie? Jeden z najlepszych skrzydłowych w Europie w tamtym momencie. Prawda, Henryku? Można tak o Banasiu powiedzieć. To ja powiem inaczej. Ja powiem, że ja miałem szczęście w mojej karierze w reprezentacji Polski, że miałem do czynienia z tak fantastycznymi zawodnikami, a szczególnie myślę tutaj o naszym trio Lato, Szarmach, Lubański, bo Lubański trzeba powiedzieć, szkoda, że... Lubański grał w eliminacjach, no tak. Wyeliminowała oczywiście z tych dalszej kariery swojej i Gadocha. To była trójka zawodników, gdzie była bardzo też dobrze obsługiwana przez nas, bo trzeba powiedzieć, że Kaziu Dejna, Maszczyk i ja w linii pomocy, no robiliśmy bardzo dobrą grę też, nie tylko defensywną, ale ofensywną, bo żeśmy dużo im piłek dali do strzelenia bramy. Także to była drużyna naprawdę z zawodnikami o, można powiedzieć, o takiej wielkiej wartości międzynarodowej. No byliśmy zawodnikami międzynarodowymi. No i to zostanie w naszej pamięci. Prawda? Kaziu, to dopytam cię, a jak ty jako człowiek, który pewnie analizował też nie tylko polskie, jesteś fanem polskiego futbolu, kochasz polski futbol, ale przecież też patrzysz przez pryzmat Wielkiej Brytanii czy Anglii na to, na historię futbolu. Jak Anglicy traktowali wtedy polską drużynę? Inaczej pod koniec eliminacji niż na początku. Ja myślę, że nigdy nie lekceważyli, bo była wielka rzecz w Anglii, że Polska wygrała z Węgrami w Monachium na Igrzyskach Olimpijskich. Piłka, no, bo cała olimpiada z Monachium była pokazywana na narodowej telewizji, na wszystkich kanałach i piłka nożna między tym, więc Polonia na zagranicy mogła oglądać też wyczyny reprezentacji na olimpiadzie i to naprawdę ja i moi rówieśnicy, młodzi chłopacy polskiego pochodzenia naprawdę się obudzili do tego, jak znakomitą drużynę mamy z powodu tych Igrzysk Olimpijskich i ten złoty medal wspaniale wygrany, że tutaj mamy specjalną ekipę i naprawdę umiejemy się w tym sporcie rywalizować z największymi, najlepszymi na świecie.
I potem była eliminacja taka bardzo niezwykła. Trzy drużyny w grupie, jedna kwalifikująca się na końcu na mundial, ale Polska z Walią i Anglią. Więc to było właśnie takie brytyjsko dominowane, była dominowana seria kwalifikacji. Polska musiała przyjechać do Cardiff, Anglia musiała grać z Walią w domu i na wyjeździe. To były wielkie mecze i to ten rok, podczas którego grali, dochodząc do Wembley, to była cała ta wspaniała seria z Chorzowem jako jednym wielkim wydarzeniem. Ale nawet zaczynając od Cardiff, ten niesamowity mecz oczywiście nie zaczął się najlepiej dla Polski, ale patrzymy się, włączamy naszą kolorową telewizję i tutaj Polska, z którą przyzwyczailiśmy się grać, że gra na biało-czerwono, ja myślę, że po raz jedyny w swojej historii zagrała na niebiesko. Jasno-niebieskie koszulki, ciemno-niebieskie spodenki i shorty i te skarpety wspaniałe, które też na olimpiadzie widzieliśmy na tych fotografiach. Paski, skarpety, które to może było ostatni raz, jedno z ostatnich razy, gdy były noszone te stare, starodawne paski, skarpety takie fajne. To była Polska grająca na niebiesko, jedyny raz. Ja myślę, nigdy się nie powtórzyło po porażce w Cardiff, ale powoli się zwracaliśmy. Jeżeli mogę to zdanie o kolorach, przypomnę, a Kazie mi wybaczy. Mecz w Chorzowie oglądałem w akademiku, gdzie było 300 osób na metr kwadratowy, wisieli na oknach, na podłogach, na sufity, a telewizor był pewnie 15-calowy. A stroje były Polska biało-czerwone, Anglicy żółto-niebieskie. Kolorowy oczywiście telewizor nie był tak jak u Kazia, tylko czarno-biały. No zero szans, żeby odróżnić, który jest, tylko tacy jak ja, no, którzy tą piłkę znali trochę więcej, to byli w stanie odróżnić Polaków od Anglików. Takie były to czasy, no ale były tak bardzo emocjonalne, że do dzisiaj uważamy za najlepsze. Andrzej, to dopytam cię, bo mówiłeś o tym, że też ten mecz Cardiff szok, porażka w tych niebieskich strojach, nieszczęście. Później jest mecz w Chorzowie, wygrany 2-0, ale zaskakujące, że 2-0 wygrywamy z Anglikami, mistrzami świata z 66. ćwierćfinalistą mundialu z 70. Ale ukupione to jest kontuzją Włodzimierza Lubańskiego, prawda? Tak. No to jest historia długa i pewnie Włodek by najlepiej to nam opowiedział, bo potem była chyba niezbyt udana niestety operacja w Wiedniu i długa przerwa i straciliśmy napastnika i mam nadzieję, że nie będziesz pytał, czy na Mistrzostwa Świata z Lubańskim to było jeszcze lepiej, czy nie, no bo to pytanie, na które już nie ma odpowiedzi. Natomiast to, co powiedział Kaziu, to też ważne z Walią, to były no prawdziwe wojny. Wojny takie, w których biedny Kasperczak, delikatny człowiek, to nie kopał tak jak Śmikiewicz hokeja, bo nie dałby rady, bo by było to jeszcze żarty. I Henio to rozumie, ale wojna Śmikiewicza z tym hokejem, no to było zjawisko, które przeszło do historii polskiej piłki. Prawda, Henryku? Oczywiście, zgadzam się. Słuchaj, prowokacje. No chyba ja tu źródłowe materiały piszą o prowokacjach. W ogóle trener Walijczyków później żałował, że i przecież Boll wyleciał z boiska w meczu w Chorzowie i hokej wyleciał. Okay, tak, wyleciał w meczu w Chorzowie z Walią, bo my żeśmy zaczęli od porażki 0-2, później wygraliśmy 2-0 z Anglią, 3-0 z Walią i układ meczów był taki, że nam remis na Wembley tego 17 października roku pańskiego 1973 wystarczał. To dopytam jeszcze pana Henryka. Panie Henryku, bo pan w Chorzowie na ławce, Kraska jeszcze wtedy w pomocy grał, prawda? Jak pan odbierał to wtedy konkurencję, jeśli chodzi o drużynę? Ja zawsze akceptowałem konkurencję w drużynie i szczególnie w reprezentacji, bo było trudno do reprezentacji się dostać na stałe. Zresztą najlepszy przykład jest, że każde rozgrywki były grane w innym składzie, prawda? I to powodowało, że wszyscy zawodnicy, ci, którzy naprawdę mieli ochotę grać w reprezentacji, musieli się wykazać
z jak najlepszej strony, prawda? Tutaj nie było żartów, zresztą mówimy tutaj o Lubańskim, prawda? Straciliśmy wielkiego środkowego napastnika, na którego liczył zespół zawsze, że będzie strzelał nam bramki aż do zakwalifikowania się do Mistrzostw Świata i będzie uczestniczył na Mistrzostwach Świata i tym podobne. Okazało się, że niestety, ale straciliśmy go na długo i tu nagle mamy następnego zawodnika, mamy środkowego napastnika Domarskiego, mamy napastnika Szarmacha, później po olimpiadzie, który najpierw oglądał mecz na olimpiadzie bezpośrednio tam w Londynie, na Wembley, bo drużyna młodzieżowa już grała wtedy w innym mieście, już nie pamiętam gdzie, więc ta drużyna w całości była na trybunach i oglądała ten mecz na Wembley. Także Górski miał jedną rzecz, że miał możliwości wyboru, ale wyboru dobrych zawodników, co nie jest łatwą sprawą, prawda? Ale wykazał się, jak ja mówię, jak nauczyciel jeszcze w szkole podstawowej, na piątkę. Zawsze trafiał tak, jak powinno, zawsze trafiał na formę zawodników, no i, ta forma zawodników powodowała to, że no, robił z tą drużyną wyniki. Mogę zapytać pana Henryka, poprosić, bo ciekawa postać Zygmunt Maszczyk, bo grał w tym finale olimpijskim, widzieliśmy jego w składzie, który Roman pokazał, grał potem na mundialu, ale jednak na Wembley to był w składzie, był w kadrze, ale nie zagrał na Wembley, może na korzyść właśnie pana Henryka. No nie dosłyszałem pytania, nie dosłyszałem pytania. No, przerywa. Przepraszam bardzo. Zygmunt Maszczyk grał. Proszę powtórzyć. Zygmunt Maszczyk grał w Monachium w finale Igrzysk Olimpijskich. Grał potem na mundialu, ale na Wembley był no, coś tak, że tak nie grał. Naprawdę, panie Śmierzu, przerywa coś. Kaźniu pyta o Maszczyka, który tutaj widzimy jest w składzie, jeśli chodzi tak o zestawienie w finale Igrzysk z Węgrami, a na Wembley zajmuje miejsce na ławce rezerwowych, prawda? Czyli bo Kraska, ja myślę, był skontuzjowany na Wembley i dlatego nie był w kadrze, ale Maszczyk był w kadrze. To, co jest tam rezerwowym na tym meczu na Wembley, prawda? Jest, tak jest. Czy w ogóle nie był rezerwowym? Ja myślę, że był kadrze. Więc tak, co jest dziwne, właśnie to jest cały nasz trener Kaziu Górski. Z Wembley i pomocnicy byli Ćmikiewicz, Dejna, Kaspertak, Maszczyk. W tym składzie szerokim na ławce. Było tam jeszcze kilku innych zawodników, którzy nie wyszli w ataku, zwłaszcza bardzo dużo. Szarmar, Marks. Andrzejku, tylko czytasz szeroką kadrę. Ostatecznie protokół meczowy zawiera następujące nazwiska. Ta jedenastka, którą pokazywałem tutaj na zdjęciu i w czasie meczu nie było... Ja nie widzę jej niestety. Ja wiem, ale no to widzimy ją doskonale. A później tak, w protokole meczowym według Andrzeja Gowarzewskiego, a to jest najlepsze źródło w Polsce, następujący piłkarze byli wśród rezerwowych. Romuald Chojnacki, Zbigniew Gut, Zbigniew Kalinowski, Zdzisław Kawka i Kazimierz Kmiecik. Tak, i Kazimierz Kmiecik, to pamiętam. Natomiast u Anglików takie dwie postacie, które potem zrobiły wielką karierę, Hektor, a przede wszystkim Keegan na ławce też, prawda? Kazio, a jak ty oceniasz wartość tej angielskiej drużyny? Czy ta drużyna jak Polska biłaby się o medale na Mistrzostwach Świata w Niemczech? Och, Roman, właśnie to jest jedno pytanie, na które mogę dołożyć do tej rozmowy, bo muszę podkreślić do pana Henryka ogólnych tych wszystkich słuchających, oglądających, że to była znakomita drużyna angielska, którą Polacy pokonali. My słyszeliśmy, że pan trener Kazimierz Górski powiedział drużynie przed meczem w szatniach, że właśnie, że zdobędą legendę, zostaną legendami, jak pokonają właśnie tą drużynę, jak to zdobędą wynik z tą drużyną.
w tym miejscu, że to właśnie grali, to nie była byle jaka drużyna, która była pokonana. No ten remis, słynny remis, remis jak nigdy, który był zwycięstwem dla jednej drużyny, remis, który był porażką dla drugiej drużyny. Kilka razy to się może stało w historii piłki nożnej, ale ten więcej niż jakikolwiek inny, bo to był wynik 1-1, który był zwycięstwem dla Polski i porażką dla Anglii. Ale ta drużyna angielska to nie była byle jaka. Ten stadion Wembley to nie był byle jaki. Mieścił te prawie 100 tysięcy kibiców. Na wieczorne mecze może bliżej 90 tysięcy raczej niż 100, ale ciągle wielka, wielkie trybuny, wielki hałas, wielkie poparcie i żeby zwyciężyć w tym mitycznym stadionie, gdzie Anglia zdobyła tylko 7 lat wcześniej, na tym właśnie stadionie, na tym boisku Mundial zwyciężyli, to była wielka rzecz. Ale ta drużyna, mogę powiedzieć jedno po drugim z tej drużyny angielskiej, Peter Shilton, bramkarz, który został wszechczasowym rekordzistą Anglii, 125 razy grał dla reprezentacji aż do Italii 90 roku, gdy Anglia dotarła. Czyli do jeszcze kilkanaście lat grał w reprezentacji. Ten, który puścił tą bramkę Jana Domarskiego pod brzuchem, ostatecznie jest i tak legendą angielskiego futbolu. W dalszym ciągu rekordzistą Anglii z ilością występów dla reprezentacji, 125. Rekordzistą świata co do występów ogólnych, konkurencyjnych, nietowarzyskich meczach zawodowych, 1390, coś takiego. 1300 meczów zagrał Peter Shilton. Okay. Wielki, wielki piłkarz, legenda angielskiej piłki nożnej. Ale potem obrońcy, Emlyn Hughes z Liverpoolu, który był kapitanem Liverpoolu, który wzniósł po raz pierwszy dla Liverpoolu Puchar Europy w 1977 roku. Był kapitanem tej drużyny, pierwszej Liverpoolu, która wygrała Puchar Europy. Wygrali znów na Wembley w 1978 roku, gdy znów na Wembley Emlyn Hughes podnosił Puchar Europy. I wygrali też, można powiedzieć, Liverpool nie był kapitanem Hughes, ale w tym 1973 roku wygrali Puchar UEFA, pokonując Borussię Mönchengladbach w finale. I Hughes był częścią tej drużyny. Roy McFarland, z którym grał w obronie, był kapitanem drużyny Derby, która wygrała ligę rok wcześniej i dotarła do półfinałów Pucharu Europy w 1973 roku. Tylko przegrali z Juventus, tym wielkim Juventus, Zofa i reszty. McFarland był kapitanem tej drużyny. Ale inni też. Colin Bell był kluczowym graczem w pomocy Manchester City w drużynie, która pokonała Górnik Zabrze w finale Pucharu Europejskich Zdobywców Pucharów w Wiedniu w 70 roku. To prowadzi to... Poczekaj, to bardzo ciekawe, bo popatrzmy na tą drużynę właśnie, bo uświadommy sobie, z kim grali wtedy Polacy, a jeszcze przejdziemy też do naszych piłkarzy. Dalej, większe rzeczy jeszcze, bo też był na przykład Tony Curry w pomocy obok Colin Bella, który był najlepszym wszechczasów graczem Sheffield United, który teraz ma trybunę na stadionie Sheffield United, który gra w Premier League znów, trybunę na stadionie Bramall Lane, nazwaną po nim, bo był tak wielkim piłkarzem tego klubu. Ale pewnie jeszcze z Tottenhamu, Martin Chivers i Martin Peters. Chivers był strzelcą bramek drużyny, która była pierwsza, która wygrała Puchar UEFA w 1972 roku. Peters był kapitanem drużyny, która tego sezonu Wembley 73-74 znów dotarła Tottenhamu drużyna do finału Pucharu UEFA. Przegrali z Feyenoordem w finale. Peters był kapitanem tej drużyny. Peters był też ostatnim pozostałym graczem z tej drużyny, która wygrała Mundial dla Anglii w 66. To są wielcy piłkarze, ale najwięksi może to ci z Leeds United, trójka. Paul Madeley, Norman Hunter i Alan Clark.
Oni wygrali finał Pucharu Anglii na Wembley w 72. Clark strzelił bramkę 1-0 z Arsenalem Leeds United. Wygrali ligę tego sezonu 73-74. Całkowicie dominowali ligę tego sezonu i następnego roku dotarli do finału Pucharu Europy w Paryżu. Zagrali w finale z Bayern Monachium, tym wielkim Bayern, który 3 razy pod rząd wygrał Mistrzostwo Klubowe Europy. Leeds miał tych 3 graczy w wszystkich tych meczach, Maidley, Hunter i Clark. I powinni byli, pokonali Barcelonę w półfinale, powinni byli Bayern pokonać w finale. Było bardzo, bardzo podejrzane sędziowanie w tym meczu wygranym przez Bayern 2-0, ale Leeds w dalszym ciągu śpiewają, byliśmy mistrzami Europy w 75, bo to była tak dobra drużyna i ta drużyna Anglii była znakomita. Kevin Keegan, który strzelił 2 kluczowe bramki w finale Pucharu UEFA z Borussią Mönchengladbach dla Liverpoolu, siedział na ławce, nawet nie dostał się na mecz. Kevin Hector, który był częścią tej drużyny Derby, o której mówiłem, wszedł z ławki rezerwowych jako jedyny w końcówce meczu, może za późno, ale to była bardzo dobra drużyna. I jak się czyta prasę z tamtego czasu, to pisze, tragedia, że Anglia przegrała, w cudzysłowie tragedia, ale wielka, wielka drużyna, która wspaniale grała, zrobiła ogromny wysiłek i to było zupełnie niesamowite. Kaziu, no dopytam cię jedno, bo tutaj dosłałeś nam tą okładkę legendarną. Co jest niesamowicie. Bo Pierwszej strony. To nie jest z ostatniej strony, tylniej strony. To jest ostatnia, a czyli to jest ta czwarta okładka, tak? To jest pierwsza strona. Zwycięstwo Polski na Wembley. To piłka nożna była wielką rzeczą w Anglii w tym czasie. Anglia no oczywiście wygrała mundial w tym 66 u siebie. Piłka była najważniejszą rzeczą w kraju. Nie był łatwy czas ekonomicznie też dla Anglii. Właśnie dołączyliśmy do Unii Europejskiej w Anglii w 73 roku. Jak honorowali to dołączenie do Unii Europejskiej w 73? Mecz zorganizowali piłki nożnej na Wembley. Był niesamowity, wyjątkowy mecz na Wembley. Drużyna trójki przeciwko drużyna szóstki, bo trzy kraje dołączały do 6 krajów w Unii Europejskiej i ta nowa trójka krajów zrobiła drużynę, która grała z obecną 6 krajów w Unii Europejskiej. Futbolem celebrowano takie wydarzenia. Połączenie do Unii Europejskiej. Historyczne. Bóg grał, po drugiej stronie Franz Beckenbauer, Gerd Müller, to były na elita europejska. Czyli Kaziu, czyli ten tytuł Koniec Świata na bulwarówce. Piłka nożna była taka ważna i to była największa rzecz. I Anglia miała drużynę, która naprawdę wierzyła, że wygra mundial w 74. I to tak jak mówiliście już, miesiąc wcześniej pokonała Austrię 7-0 na Wembley w przygotowawczym meczu towarzyskim. Na okładce programu właśnie są gole, pokazane fotografie goli z tego meczu z Austrią właśnie, żeby zmobilizować drużynę. Znakomicie grała, w znakomitej formie, znakomici gracze, trener, który wygrał mundial, doprowadził Anglię do mundialu w 66. Myśleli, że to powtórzą w 74. I to była niesamowita polska drużyna, która to osiągnęła, bo to była bardzo, bardzo dobra drużyna angielska, która wygrywała na poziomie europejskich pucharów klubowych w różnych klubach angielskich, ale naprawdę na samym szczycie europejskim, żeby ich pokonać, to była polska drużyna, którą stało wygrać mundial. To była polska drużyna, która wygrała mundial. Jakby nie było tego wydarzenia smutnego w Frankfurcie, to drużyna pana Henryka by, ja myślę, wygrała ten mundial w 74. To była niesamowita drużyna. Holendrzy byli wspaniali, Niemcy byli wspaniali, ale Polska też. To było naprawdę, żeby pokonać taką drużynę angielską, grającą tak dobrze, w takiej formie, to był wielki wyczyn. Panie Henryku, ale to dopytam się, ale to był też heroiczny bój, prawda? Anglicy momentami spychali nas do mocnej defensywy. Jan Tomaszewski, rozumiem, że wyprawiał cuda w tej bramce. Szymanowski musiał chyba, wybijali też piłkę z linii bramkowej. No to był mecz, w którym oni też nas gnietli, prawda? Też taka jest prawda o Wembley.
Tak, rzeczywiście. Tutaj w tym meczu przewaga była zdecydowana Anglików. Mieliśmy duże problemy oczywiście ich powstrzymać, szczególnie po naszej zdobytej bramce. Dobrze dla Anglików się stało, że wyrównanie padło 4 minuty później, prawda, rzutu karnego, gdzie według mnie tego rzutu karnego na Wembley nie było, bo Adaś musiał, nawet go nie dotknął. On tam koło niego przebiegał, prawda? Tam widocznie może jakieś tam lekkie dotknięcie było. Panie Henryku, muszę powiedzieć panu, panie Henryku, bo Martin Peters, który wygrał w cudzysłowie ten karny, zupełnie się zgadzał z panem Henrykiem. On był uczciwym człowiekiem, on nie był tak bardzo nieuczciwym, ale ten zwycięzca mundialu w 66 roku, który nabrał Adama Musiała, tak, przyznał się później, że skoczył, że Adam jego nie dotknął i że on skoczył, żeby wygrać karnego i oszukał belgijskiego sędziego. Przyznał się, wstydził się tego, ale mówił, że wtedy, w tej chwili myślał, że to musi spróbować zrobić dla drużyny. Ale przyznał się, że nie było kontaktu. No to dzisiaj dowiaduję się o tym oficjalnie przez pana Kazia. Ja chcę tylko... No tak wesoło, z pozycji z trybun miejsc stojących, bo wtedy dużo było jeszcze stojących i tam w takiej grupie właśnie polonijnej też byłem, no ze 3 razy widziałem, będąc na wysokości bramki Janka Tomaszewskiego, że piłka już jest w siatce, na szczęście z drugiej strony przelatywała. Dużo takich sytuacji było, najlepsze, jeśli pamiętam dobrze, 36-9 chyba stosunek strzałów. 36-2. No z dwóch nawet, tak? Celnych, a wszystkich chyba tam kilka, no nieważne. Ale 36 było po stronie angielskiej. Jednym słowem, będąc kibicem, lekko nie było tam na tym stadionie. No a jeszcze powiem, żeby tak dzisiaj ktoś powie, że wtedy było przynajmniej spokojnie. Nie, to wcale nieprawda. Tuż po zakończeniu meczu trzeba było użyć takiej szczotki, a od szczotki angielskiej, na której miałem flagę, żeby się bronić, no bo część, nie wszyscy, broń Boże, ale były takie punkty zapalne, bo wszyscy Polacy nie siedzieli w jednym miejscu, no ale to się zdarzało wtedy. Natomiast ja myślę, największe wrażenie na mnie to zrobiło coś, czego wcześniej nie widziałem, bo policja prosiła, żebyśmy tam z pół godziny poczekali i dopiero wyszli w grupie, nie wiem, 30-40 osób. I kiedy już tam większość wyszła, patrzyłem na siedzących setki dorosłych ludzi, którzy głowy mieli spuszczone i płakali. Taka jest prawda, to co Kaziu powiedział. I nie było cienia wątpliwości dla Anglików, że oni to wygrają i że pojadą na Mistrzostwa Świata do Niemiec. Ta radość nasza, jeszcze tylko jedną anegdotą dokończę, następnego dnia w zaprzyjaźnionym pubie w Szkocji, jak się dowiedzieli, że jestem Polakiem, to pili zdrowie Polaków, no bo niezależnie od tego, że nie przepadali z Anglikami, to jeszcze do tego po raz pierwszy w historii, tego samego 17 października, awansowali na Mistrzostwa Świata po meczu z Czechosłowacją. Jednym słowem, radość Szkotów była ogromna. A Anglicy, no taki jest sport. Radość jednych często niestety jest przyczyną tragedii, dramatu innych. Jeżeli tylko co któreś zdanie, jeżeli pozwolisz, to ja krótko zakończę i się wyłączę, no bo skoro też jeszcze mnie nie widać, nie słuchaj, to już zupełnie kiepsko. Ale jesteś bezcenny tutaj, jesteś bezcenny. To powiem tylko to, co już powiedzieliśmy wcześniej, że dla mnie z pozycji no, człowieka, który 60 lat ogląda wielki sport albo więcej, to było absolutnie najważniejsze wydarzenie, głównie też dlatego, że tam byłem, że tego wszystkiego dotykałem, ale byłem też, tak jak mówiłem, w Monachium, nieporównywalne wydarzenia, Wembley i Monachium, których jednak wiedzieliśmy, że nie grają zawodowi piłkarze, tylko w większości amatorzy plus strefa rubla, czyli Europa Wschodnia, która udawała amatorów. A cała reszta to byli piłkarze jednak na innym poziomie niż tych, o których mówił Kaziu. Tam kilka miesięcy spędziłem w czasie tych wakacji, więc chodziłem praktycznie zawsze na mecze. I przewaga Leeds to bardzo ważne, co powiedziałeś.
Kaziu, to była gigantyczna, w ogóle poziom był niezbywale wysoki ligi, a już Leeds bardzo. Jedyny zarzut później taki był wbrew pozorom tych komentatorów wobec Chiversa, że Ramsey powinien wiedzieć, że skoro jest taki kolos Gorgoń w naszej drużynie, to Chivers przy nim będzie miał dużo mniej szansy niż jakiś mniejszy Osgood, ktoś taki, kto będzie bardziej ruchliwy. I Kevin Keegan. Kevin Keegan albo Kevin Hector. Żadnego ruchu. Mm-hmm. Obydwaj mnie byli na ławce. Albo Keegan albo Hector, rozumiem, mogli zagrać, tak? Też, tak, tak, mogli zagrać. I tak jak mówił Kazimierz, wszedł Hector, Keegan w ogóle nie wszedł, za to zrobił potem gigantyczną karierę. Dziękuję wam bardzo. Andrzej, byłeś bezcenny. Ja jeszcze tutaj pomęczę kilka minut naszych gości. Bardzo dziękuję ci za dzisiejsze wspaniałe wspomnienie i w ogóle inspirację do tego programu. 50 lat głębiej. Andrzej Persson, legenda polskiego sportu, polskiego dziennikarstwa też. Bardzo dziękuję, Andrzej. Roman, ja chciałem właśnie dodać tylko Keegan i Hectorze, Kevin i Kevin, jak Alf Ramsey. Alf Ramsey jedną miał trudność. W tym czasie to rezerwowi z ławki to było coś nowego. Kazimierz Górski nie zmienił. Podczas tego meczu. Ta sama jednostka zakończyła mecz, która rozpoczęła go. Rezerwowi byli czymś stosunkowo nowym i Alf Ramsey jako starodawny ze starego świata trener nie umiał, jedną rzecz, którą nie umiał, ten trener, który wygrał Mundial dla Anglii, jedną rzecz, którą nie umiał, to nie umiał robić zmian. I na przykład na Mundialu w 70 roku, gdy Anglia wygrywała w ćwierćfinale 2-0 z Niemcami, tak jak pan Henryk wspomniał, to Ramsey zdjął graczy z boiska, w tym Bobby Charlton, który wspaniale grał, żeby oszczędzić ich na półfinał. Niemcy oczywiście z tego skorzystali i wygrali 3-2. Ramsey bardzo nie umiał właśnie jednej rzeczy, nie umiał zrobić zmian i panicznie podczas tego meczu na Wembley się bał zrobić zmiany. Niestety no, widział, że drużyna Anglii gra znakomicie, tylko jakoś niesamowicie nie może strzelić tej bramki. I więc nie chciał zrobić zmiany. Dopiero w ostatniej minucie wsadził Kevina Hectora. Zresztą powiedział Kevin, chodź. Kevin Keegan zaczął zdejmować dresy. I zaplątał się w tych spodniach swoich. Shorty jemu spadły. A tymczasem Ramsey mówi jemu, to nie ty, Kevin, i tak, drugi Kevin. Ale powiedział do Bobby Moore'a, który siedział przy nim na ławce rezerwowych, był kapitan, którego zostawił poza 11 na ten mecz, kontrowersyjnie, po występie w Chorzowie. Powiedział do Moore'a, ach, wiesz, za późno i tak, może nawet nie warto zrobić zmiany. A nie wiedział, jak długo zostało, musiał pytać Moore'a, bo Ramsey'emu słynnie zatrzymał się zegarek podczas tego meczu i nie zdało sobie sprawy, ile... Słuchaj, to Kazimierz Górski podobno w końcówce wstał z ławki i udał się do szatni. Rzeczywiście wszyscy zgodnie twierdzą, że no nie wytrzymywał po prostu psychicznie tego napięcia, które towarzyszyło temu. Więc nie był na ławce na koniec. Tak, nie był. Udał się do szatni, w kierunku szatni. Natomiast pięknie opisałeś angielskich piłkarzy. To ja z panem Henrykiem poproszę o taką charakterystykę tej jedenastki, jak przypomnimy sobie Dana. Panie Henryku, Dana to geniusz był, prawda? To można go określić tym słowem. To był gość, który Legia była w półfinale Pucharu Europy. Później był królem strzelców Igrzysk Olimpijskich. Później był tym dyrygentem drużyny, aczkolwiek muszę przyznać, że w Alchemii Futbolu ostatnio jeszcze raz przeglądałem tą książkę i Jacek Gmuch pisze tak, jak Dejnę wyłączyli, to my mieliśmy drugiego takiego, Kasperczaka mieliśmy do rozgrywania. Jakby pan scharakteryzował tą jedenastkę, która tu jest, Kazimierz Dejna. Nie słyszę, Roman, o czym się mówi, nie słyszę. Panie Henryku, jakby pan mógł scharakteryzować tą jedenastkę? No, tylko pierwsze usłyszałem o Kaziu Dejnie, mam się wypowiedzieć, prawda? Tak, bardzo proszę, były poszczególnych piłkarzy. Dejna. A poszczególnych. Ja myślę tak. Ogólnie powiem na razie, a później możemy wrócić do indywidualnych
zawodników. Powiem tak, że jedna rzecz charakteryzowała trenera Górskiego, to to, że umiał, postawił i umiał to zrobić zawodników, którzy po prostu się uzupełniali na boisku. Ja powiem przykład z Mistrzostw Świata w 1974 roku i meczu na Wembley. Więc ustawił zespół na przykład w pomocy z Kaziem, z Ćmikiewiczem i ze mną. Więc ustawił go w ten sposób, że każdy z nas miał jakąś rolę defensywną czy ofensywną. Kaziu Dejna był stworzony do gry ofensywnej, więc ktoś go musiał uzupełniać. I takim uzupełniaczem na Wembley był Ćmikiewicz, który brał więcej procentowo, procent oczywiście, defensywnej gry niż ofensywnej. Ja natomiast byłem ten, który pracował, żeby wyrównać, bo te procenty trzeba wyrównać. Kaziu 70% miał ofensywnej, 30% defensywnej. Ćmikiewicz w tych procentach go uzupełniał. A ja byłem tym pomocnikiem, który grał defensywnie 50% i ofensywnie 50%. I to samo dotyczyło wszystkich innych zawodników oczywiście w zespole. Na przykład, nasi napastnicy też brali udział w grze defensywnej, ale ich praca była najważniejsza, żeby grali ofensywnie, żeby strzelali bramki. I to Kaziu po prostu mówił zawsze, że jeżeli chcecie wygrać mecz, to musicie więcej strzelać niż przeciwnicy na bramkę. Bo jeżeli procentowo będziecie strzelać dwa razy na bramkę, trzy razy na bramkę, to tej bramki nie strzelicie. A jeżeli będziecie 100 razy strzelać na bramkę, no to na pewno coś z tych 100 wpadnie, prawda? Także miał takie powiedzenie, ale szczególnie bazował się na grze defensywnej, ofensywnej w stosunku do zalet i wad zawodników. Mhm. I on to wyczuwał. Przecież był kiedyś zawodnikiem, nawet miał okazję grać w reprezentacji Polski raz. Także no, miał praktykę, miał doświadczenie i to umiał pedagogicznie przedstawić i nam oczywiście, i wybór jego zawsze był w dziesiątkę, prawda, bo zawsze trafiał z tym i że zawodnicy się dobierali i się uzupełniali defensywne, ofensywne i ta drużyna grała jak jedna maszyna, prawda, była, zazębiała się. To było bardzo ważne dla nas. I właśnie, dlaczego on te zmiany robił po każdych rozgrywkach międzynarodowych, czy to na olimpiadzie, czy to po przygotowaniu, po zakwalifikowaniu się do Mistrzostw Świata, po Mistrzostwach Świata, prawda, bo jeszcze pojechał z nami na Montreal, prawda, na olimpiadę drugi raz i też zdobył srebrny medal. Czyli on miał cały czas sukcesy, bo się trzymał swoich zasad, swoich oczywiście to, co on przeżył jako praktyk na boisku i to umiał przekazać nam. To znaczy, nie mogę tu określić indywidualnie teraz, prawda, tylko wyjątek zrobiłem z pomocnikami, ale tak samo on wiedział, kto jest zdolny robić ofensywnie to i kto jest zdolny zrobić defensywnie to. I to się zgadzało później dla całej drużyny. Henryku, to jeszcze jedno pytanie bardzo ważne, bo ta drużyna, ona na Wembley jest stłamszona, prawda? Anglicy atakują, Tomaszewski i tak dalej, wyprowadzamy ten słynny kontratak, po którym Jan Domarski strzela bramkę. Natomiast ta drużyna przez może ten bój na Wembley, ona jest silniejsza w każdej postaci, bo przecież ona często na mundialu już w 1974 potrafi zdominować rywala. Grać, być przy piłce, prawda, prowadzić grę, że Anglicy nas zdominowali, ale my jesteśmy później tylko mocniejsi przez to Wembley. No ja myślę tak, myśmy taki grali futbol nowoczesny, Holendrzy to nazywali totalny. Polegał on na czym? Polegał on na tym,
że wszyscy biorą udział w odbiorze piłki i wszyscy biorą udział, jeżeli odzyskamy piłkę, czyli grę ofensywną. Wszyscy defensywnie biorą udział i wszyscy biorą udział ofensywnie. A że mieliśmy zespół, który się składał z zawodników bardzo szybkich, szczególnie myślę o tych napastnikach, zawodników, którzy umieli strzelać bramki, którzy byli po prostu niebezpieczni pod bramką, myśmy to wykorzystywali. Bo trzeba powiedzieć, że Mistrzostwa Świata w Niemczech, no największą ilość bramek, jak się nie mylę, statystycznie biorąc, to Polska zdobyła, prawda? Myśmy najwięcej bramek strzelili przeciwnikom wszystkim. I to spowodowało, że ten, można nazwać, zespół reprezentował coś, co się nazywa solidarność, co się nazywa kolektyw, duża determinacja, bo we wszystkich pojedynkach trzeba dużej determinacji w odbiorze piłki i w ofensywnej grze, prawda, trzeba tej determinacji, tej woli przejścia z piłką do przodu i żebyśmy po prostu stwarzali ten zespół, który Polska umiała grać. To znaczy ten zespół, który szukał dobrego odbioru piłki i natychmiastowej kontrataku, szybkiego kontrataku. Przecież na Mistrzostwach Świata, przecież jak bramki strzelał Sharma, czy jak bramki strzelał Lato, to z czego to wynikało? Z szybkości, z techniki, z zagrania szybkiej piłki do przodu, prawda? Żeby przeciwnik nie zorientował się, co zrobić tak. Tylko szybko trzeba było zadziałać i to polski zespół umiał robić. To była siła. I to było idealne na Wembley. I to było to było widać. Zresztą przykład może być, jak McFarland złapał Grzesia Latu, który wychodził sam na sam, prawda, za koszulkę. Dzisiaj to by była kartka czerwona, przepraszam. Niestety, niestety tak było, jak było. Ten remis na Wembley był dla nas, jak to się mówi, uznawany za sukces, więc cieszmy się z tego, co było. Mogę zapytać pana Henryka jeszcze, jakie są wspomnienia wokół meczu, nie tylko na płycie, ale... Duże świętowanie było po meczu, panie Henryku. Ale rozpocznę od naszego świetnego bramkarza, Tomaszewskiego, który zagrał kapitalny mecz. No, ale opowiem tak. Przed meczem co było? Pytano się Tomaszewskiego, no media, dziennikarze, no panie Tomaszewski, co pan czuje, jak to pan czuje i tego. Ale Tomaszewski odpowiada w sposób oczywiście prosty, że oddam 5 lat życia, żeby tylko nie było kompromitacji. Odpowiada w ten sposób, że to dziennikarzy, prawda? Natomiast po meczu, jak wiecie, jaka była sytuacja, że został mianowany najlepszym bramkarzem spotkania. I prasa angielska wtedy, jak wiecie, napisała tak, że napisała, chwileczkę muszę sobie, że był człowiekiem, był zawodnikiem, można by było to, który zatrzymał Anglię. Tak napisany oficjalnie. Nawet go porównywali do klauna, tak go porównywali, no z jego zachowaniem i tego, ale był człowiekiem, który zatrzymał Anglię. Więc my to zarejestrowaliśmy sobie, prawda, w głowach i jedziemy na mecz towarzyski do Irlandii, w Dublinie. Gramy, bo już był zaklepany wcześniej. No i umawiamy się w szatni z zawodnikami, no, że zrobimy mu kawał, temu Tomaszewskiemu. No i sędzia gwiżdże, żeby już wychodzić, prawda, na murawę boiska i w tym momencie my zamykamy drzwi od szatni i on nawet nie zauważył Tomaszewski. On poszedł pierwszy na murawę. No i stał tam może minutę, 2 minuty i nagle się zorientował, że nas nie ma. Wrócił się do szatni, nawet tam
tego, bo była zamknięta, nie na klucz, tylko zamknięta była, on otwiera i zaczyna krzyczeć do nas, słuchajcie, drużyna już stoi, sędzia już gwizdnął, żebyście wychodzili, a my do niego, no słuchaj Tomuś, jak wygrałeś z Anglią, no to teraz wyjdź na murawę sam na boisko i wygrać z Irlandczykami. A on się położył w szatni i się tak zaczął śmiać, tak się z tego ucieszył. No to było fantastyczne wtedy. Muszę powiedzieć. A notabene Tomaszewski był chyba przez Nigela Claffa, prawda? Przed meczem tak postrzegany. Właśnie chyba Claffa. Ojca Nigela, Briana Claffa. A, ojca, Briana Claffa, tak. Brian Clough był trenerem wtedy Derby County, doprowadził ich do półfinału Pucharu Europy i poprzedniego sezonu do Mistrzostw Anglii. Niesamowicie dla małej drużyny z małego miasta, które coś potem powtórzył z Nottingham Forest. Drugi raz. I dwa razy z Nottingham Forest wygrał Puchar Europy. Ja powiem tak. Tak, proszę. Proszę, przepraszam. Nie. Brian Clough właśnie był jako trener, wtedy występował w studio telewizji i podczas meczu w Chorzowie określił biednego Jana Tomaszewskiego jako klauna, że bo tak się rusza, tak macha rękami, tak się uśmiecha, taką ma twarz. I potem żałował to i osobiście przeprosił Tomaszewskiego w późnych latach potem, ale ma coś wspólnego Brian Clough z panem Henrykiem. Jest uważany Brian Clough jako najlepszy trener angielski, który nie był trenerem reprezentacji. Wiem, że dużo ludzi właśnie, jak widzieliśmy dzisiaj wieczorem, o tym mówi o panu Henryku. Dziękuję bardzo. Panie Henryku, to jeszcze jedno pytanie. A rola Jacka Gmocha, jaka była, tutaj go widzimy w takim tunelu, jak wychodzi. Jak ważny był Jacek Gmoch jako asystent Kazimierza Górskiego? Ja powiem tak, nie tylko Jacek Gmoch był asystentem, ale także Andrzej Strajlał, prawda? Było ich dwóch. W pewnym momencie oczywiście dochodziło często do tego, że oni w dwójkę prowadzili zajęcia, treningi, a Kaziu był obserwatorem. On tak pracował jak angielski coach, można nazwać, tak? Bo angielski coach ma, oczywiście ja studiowałem struktury techniczne w Anglii, bo ja też miałem wujka, niestety już go nie mam, w Anglii, w Birmingham, więc miałem okazję się spotkać z Taylorem, byłem selekcjonerem angielskim i pozwolił mi oglądać oczywiście swoje treningi przez tydzień czasu. I chcę powiedzieć taką rzecz, że w tej sytuacji oczywiście angielski, bo to miałem, to pytanie było, przepraszam jeszcze raz, niech pan powtórzy. Rolę Jacka Gmocha. Więc Jacek i właśnie Strejlał te role robili, co właśnie w Anglii się robi, prawda? Że byli asystentami, więc jeden był odpowiedzialny za pracę techniczną, drugi był odpowiedzialny za pracę taktyczną i tym podobne. Każdy miał swoją działkę i w zależności od tego oni pracowali, prawda? I to pracowali ciężko, bo to była dwójka bardzo dobrych trenerów, prawda? Zresztą wiadomo, że byli selekcjonerami, szczególnie myślę tutaj o Andrzeju Strejlałek, który był długo selekcjonerem, Jacek był krócej, ale mieli, jak to się mówi, duże wiadomości, mieli tą dużą charyzmę piłkarską. Jedni mają wyniki, trenerzy, drudzy nie mają. Też się to zdarzyło i Strejlałowi, który nie miał takich może rezultatów jak Kaziu Górski, prawda, ale był selekcjonerem. Jacek Moch też sobie z nami cel zrobił, żeby być mistrzem świata w Argentynie i nic z tego nie wyszło.
prawda? No, różnie to bywa. W każdym razie to byli bardzo doświadczeni trenerzy, to byli bardzo dobrzy fachowcy. No i oni po prostu zrobili świetną pracę razem z Kazimierzem Górskiego, z Górskim, który inne zajęcia też prowadził, czy to zajęcia techniczno-taktyczne, czy stałe fragmenty gry, czy to cały czas Kazio Górski był obecny, prawda? Ale mieli to, ta trójka zrobiła bardzo dobrą pracę i żeśmy się z tego wywiązali jak najlepiej i żeśmy te sukcesy osiągali z ludźmi, którzy naprawdę dla polskiej piłki dużo zrobili. Ale sztab szkoleniowy, Górski, Gmoch, Strejlał, jacy ludzie. Tak. Sami selekcjonerzy. Selekcjonerzy. Tak, tak. I z Piechniczkiem też mieliśmy wielkie szczęście z tymi. Też oczywiście. Ja powiem tak, że i porównam to z zespołem angielskim, który został wyeliminowany przez zespół polski, że ten okres, kiedy my zajęliśmy, tak bym nazwał, miejsce Anglików, Anglicy byli bardzo słabi, może nawet nie brali udział 3 czy 4 razy na Mistrzostwach Świata. Nie pojechali jeszcze do Argentyny, już do Hiszpanii pojechali. Nie, tak. Ale oni 3 opuścili później po nas, to byli bez, a my przeciwnie. Myśmy mieli bardzo sukcesy duże i to jeszcze mieliśmy oprócz Mistrzostw Świata, to mieliśmy sukcesy, bo tutaj trzeba powiedzieć, że Antoś Szymanowski, Piechniczek, tak samo, prawda, zdobył trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii, co było wielkim sukcesem. Tak? I tutaj się dużo mówi o tym złotym okresie polskiej piłki. Ale Anglicy wtedy bardzo słabiutko wypadli. Bardzo. Muszę powiedzieć, że to był okres w Anglii wielkich sukcesów klubów. Klubów był, a nie reprezentacji. Ale nie reprezentacji. Co się stało, dokładnie, pan Henryk ma rację, bo dokładnie z tego, co się stało na Wembley 17 października 1973 roku, to angielska reprezentacja zupełnie była załamana. Długo po tym się nie mogłem. A to jeszcze wam powiem coś, co było po meczu na Wembley. Więc tak, jak dowiedzieliśmy się zaraz po meczu, bo było wielkie przyjęcie, było przyjęcie na 2000 osób, bo Anglicy byli pewni przejścia i wygrania. Co się okazało po tym meczu, że przyszło 200 osób tylko. Oczywiście nasza drużyna, nie było nikt zaproszonych gości, nie było drużyny, nie było trenera, nikt nie przyszedł na te oczywiście spotkanie pomeczowe. Także to myśmy to przeżyli niesamowicie. Mówimy, no takie, oni byli pewni, że ten mecz wygrają i zrobią z tego wielką ceremonię, a tu się okazało, że Polacy byli lepsi. Ale wracając do tego myślenia mojego, myśmy potwierdzili i mówiliśmy Anglikom później, dobrze, żeście nie pojechali, bo zobaczcie, jak Polacy was zastąpili, jak myśmy grali, to może się trochę śmiali z tego, albo nie śmiali, ale myśmy byli też łobuzami. Czasami mogliśmy coś powiedzieć, tak? Bo rzeczywiście ta prasa angielska była bardzo krytyczna w stosunku do nas, szczególnie przed meczem. Już nie mówiąc, bo oni jeden błąd może popełnili, że oni nastawili kibiców przeciwko nam. Oni starali wszystko zrobić, żeby nas po prostu, to się mówi, rozregulować. Żebyśmy po prostu nie byli w stanie walczyć z Anglikami. A to nas pobudziło, przed meczem, jak wyszliśmy na murawę, zobaczyć, jaka jest murawa, bo to zawodnicy przeważnie tak robią. Więc myśmy oglądali, jaka jest murawa, jak będzie dobrze. Tomaszewski oczywiście zaraz mówił, jaką bramkę ma Kaziu Dejna wybrać i tym podobnie. I tu nagle rzucają butelkami, bo wtedy butelki można było na stadion wprowadzać i sprzedawali w butelkach piwo czy tamtego. I tymi butelkami pustymi zaczęli na nas rzucać. Oczywiście
daleko staliśmy, bo staliśmy na środku murawy prawie, że także z trybun tego to było ciężko te butelki rzucić. I zaczęli krzyczeć na nas właśnie animals, zwierzęta. Myśmy oczywiście od razu zrozumieli. No i zaczęliśmy im tam też troszeczkę dokuczać, pokazywać im pewne gesty niedozwolone. No i poszliśmy do szatni się przebrać. Także było kilka takich ciekawych spraw. No tutaj chcę powiedzieć, ciekawa rzecz stała się na boisku. I tutaj zasługą tego wszystkiego jest Jasiu Domarski, który strzelił tego gola, najważniejszego w dziejach polskiej piłki nożnej. I strzelił go w nietypowy sposób, bo piłka po uderzeniu, nie wiem co się spodziewał Shilton w tej bramce, ale ta piłka poszła pod brzuchem mu, co wyjątkowo to się zdarza. No ale chwała Jasiowi Domarskiemu za tak fantastyczne zakończenie, fantastycznej akcji. No i cieszyliśmy się wtedy. To jest to uderzenie, on rzeczywiście uderzył z fałsza i Shilton tak się położył na tej piłce, ale ona mu przeszła. Za późno. Ta piłka mu po prostu poszła, a nie zamknął klatką piersiową murawie, jak to się mówi, nie? Żeby uderzyła się. I to dobrze dla nas. No, Peter Shilton mówi, że do tej pory żałuje tego, bo to był Wembley, to był wielki mecz, takie zainteresowanie w tym młodym bramkarz. Właśnie zastąpił Gordona Banksa w bramce, który był bramkarzem oczywiście. Świata. I chciał się to pokazowo rzucić na piłkę. Jakby mógł powtórzyć, to mówi, żeby wybił nogą, czy tylko jakoś zablokował brzydko, ale chciał to elegancko, pięknie jakoś złapać. I taki błąd popełnił, który mówił, że się nauczył i taką długą miał karierę, bo nigdy takich błędów... Wiesz, ale to i tak podziwiam Petera Shiltona, bo po takim zdarzeniu często ktoś się podłamuje, prawda? A ten gość jednak zapisał niesamowitą kartę. Przecież on grał w 90 roku w półfinale jeszcze Mistrzostw Świata. Ostatecznie Anglicy przecież przegrali karnymi, prawda? Karnymi, no, właśnie niestety. Ale Shilton właśnie mówił po meczu, że chciał się nauczyć z tego, tak żałował ten błąd, który zrobił, że rzucił się pokazowo raczej niż skupić się nad zatrzymaniem piłki. I właśnie natychmiast powiedział, że jedyny sposób, żeby z tego wyciągnąć się, to właśnie nauczyć się z tego. I więc on był właśnie takim jedynym, który miał długą karierę potem, ale to była końcówka dla angielskiej piłki nożnej do pewnego stopnia. To była końcówka epoki mistrzów świata. Jeszcze ale kilka miesięcy popracował Sir Ramsey, prawda? I dwa, później... dwa mecze jeszcze miał, ale to był koniec. To tylko efektownie do nowego roku przeprowadził. Dwa towarzyskie mecze bez znaczenia. Jeden w Londynie na Wembley, drugi w Portugalii. A ten na Wembley to był głównie mecz na pożegnanie kapitana mistrzów świata, Bobby Moore, który był na ławce przeciwko drużynie pana Henryka, ale dostał swój 108 występ dla Anglii, co było rekordem świata wtedy. 108 występ przeciwko Włochom w połowie listopada, 4 tygodnie później. I ostatni na pożegnanie wielkiego kapitana, który podniósł Puchar Świata. Dla mnie to specjalnie ważny mecz, bo po tym, co pan Henryk osiągnął na Wembley, to ja wymusiłem od rodziców, żeby mnie wzięli na następny mecz na Wembley, na międzynarodowy. I ten następny mecz był pierwszym, który obejrzałeś na Wembley. Pierwszy na Wembley. Mam jeszcze bilet z tego, bo to było na moje urodziny właśnie, więc prezent na urodziny. Rodzice wzięli mnie samochodem z południowego Londynu na północny Londyn. Ja i trójka kolegów z rodzicami, troje nas ze szkoły. I Fabio Capello
dla tej wielkiej włoskiej drużyny strzelił zwycięską bramkę na 1-0. Kto by pomyślał potem, że on by w przyszłości był trenerem reprezentacji Anglii. No tak, był trenerem. Panie Henryku, to ja dopytam się, stoi pan, gra, walczy, później się cieszy na tej murawie Wembley. Czy pan już wtedy myślał o karierze trenera, czy jeszcze nie miał takich planów? To znaczy się, w ogóle moja kariera trenera, ona się zaczęła już na studiach, prawda? Bo ja studiowałem AWF, skończyłem go w Warszawie i później po zakończeniu kariery piłkarskiej dalej kontynuowałem, wyjeżdżając z Polski do Francji. Grałem rok i pół jako zawodnik i nagle trener mojego zespołu zachorował, no i nie mógł dalej prowadzić zespołu, prawda? No i do szpitala, bo jak go zawieźli już do szpitala w stanie trudnym, to właściciel klubu poszedł go odwiedzić i zapytał go, czy on widzi, bo takie środowisko zna dobrze, bo to był starszy człowiek, słynny trener, Snella się nazywał, i on po prostu odpowiedział, bo ten się pytał, prawda, właściciel, czy pan tylu ludzi zna z tego środowiska, dobrych trenerów i tego, co pan myśli, może by pan nam podał jedno nazwisko albo dwa. A on mówi, nie szukajcie daleko, tutaj macie zawodnika, który jest na koniec swojej kariery, który może zostać trenerem. I podał moje nazwisko. I co się stało? Przychodzą do mnie, do domu i oczywiście właściciel klubu, no i zapytaniem, że decyzja nastąpiła i zapytaniem, czy mogę poprowadzić ten zespół do końca sezonu. Ja mówię, a i daje mi 24 godzin do namysłu, prawda? A ja w tej sytuacji mówię, no niestety to za króciutko. Ja muszę tutaj porozmawiać z żoną, bo mamy wracać do Polski, prawda, po zakończeniu kontraktu zawodniczego, więc najpierw porozmawiam z żoną i później dajcie mi 48 godzin. Więc dał mi 48 godzin. Ja porozmawiałem z żoną i żona pierwsze pytanie, jakie mi zadała, co ty będziesz robił po zakończeniu kariery piłkarskiej? Ja mówię, no będę chciał być trenerem. To ona mówi, to spróbuj tutaj. Ja ci proponuję, to spróbuj tutaj. No i skorzystałem z tego. Nie zmieniałem żadnego kontraktu, zostałem na kontrakcie zawodniczym, no ale zostałem trenerem FCMS i pracowałem w tym zespole 6 lat. Mhm. I zdobyłem na koniec Puchar Francji. No, a później inne, nie, bo pracowałem długo we Francji, to pracowałem 18 lat tylko w klubach zawodowych, prawda? Także to było interesujące. Nie no, pan Henryk to jest człowiek otwarta księga, nie Kaźmiu, to z przyjemnością się słucha i w ogóle to, co doświadczył trener, to jest niebywałe. Natomiast ja rozumiem, że to Wembley dla pana też, panie Henryku, jest czymś absolutnie szczególnym, rozumiem, prawda? Bo Andrzej Berton nam tutaj, ten, który zainicjował tą transmisję, bo mówi, nie sposób nie świętować, nie zastanowić się, nazwał to wydarzenie największym wydarzeniem polskiego sportu, prawda? Ja jako dziennikarz zajmujący się historią futbolu, historią... To znaczy ja z natury... Do tego zdania, że to jest absolutnie, no są przełomy, są takie momenty w historii, że one napędzają. My po 50 latach, wiem, my jesteśmy pasjonatami futbolu, ale wracamy do tego, bo to był, no był to moment absolutny, taki nadzwyczajny. Ja mam jedną wielką satysfakcję sportową, że udało mi się jako zawodnik i udało mi się jako trener, bo w większości miałem w moich karierach obydwóch. Oczywiście miałem sukcesy, a jak się ma sukcesy, przecież ja byłem też, jako trener byłem najlepszym trenerem Francji w 1991 roku. Tak.
Byłem jako zawodnik na olimpiadzie i byłem na mistrzostwach świata. Jako trener byłem na olimpiadzie i na mistrzostwach świata. Rzadko to się zdarza. Tak? Tak. Rzadko to się zdarza. To prawda. A Polacy. Znają Henryka Kasperczaka, tak. Który pracuje, czasami jak tak patrzę, który pracował tylko w Afryce z czarnymi. No źle, ale trener... Myśmy przegrali na mistrzostwach świata chyba, tak? To z Senegalem przegraliśmy. Z takie Afrykańcy. Kto tam myślał, że to Afrykańczycy umieją grać w piłkę, prawda? Mogę zapytać, dobrze śmiać. Mogę zapytać jeszcze, więc jakie inne wspomnienia właśnie z tej, bo jak mamy pana Henryka, to trzeba skorzystać z tego, żeby jakie inne pamięci z pobytu w Londynie 50 lat temu, przylot, hotel, trening. Czy to ja bardziej już świętowanie, już Kaziu, no to czy tam było jakieś poważne świętowanie, panie Henryku, to no, musimy się o to zapytać. To czasie tam nie było, dopiero było świętowanie było w Polsce. Okay. Tam mieliśmy tylko noc do przespania i później musieliśmy... Później był ten mecz z Irlandczykami, wiesz. Irlandczykami, tak. No i tam w zależności od tego meczu oczywiście też w Londynie byliśmy bardzo dobrze przyjęci. Zresztą ambasada była obecna, to jest ważne, prawda? Czuliśmy, prawda, wkoło siebie taki klimat sprzyjający, żeby się dobrze przygotować, prawda? Potem pojechaliśmy do Irlandii troszkę rozluźnieni, bo jednak ta noc była trudna po meczu. No dużo szklanek się potukło, prawda? Takżeśmy musieli to oblać, tak, troszeczkę, jak to się mówi, to zakwalifikowanie się, no ale później następna przeszkoda była, bo był mecz międzynarodowy, więc musieliśmy stanąć na zadanie mieliśmy takie, żeby ten mecz wygrać i pokazać i potwierdzić, że nie przez przypadek zakwalifikowaliśmy się do Mistrzostw Świata, no ale byliśmy troszeczkę zmęczeni. Trenerze, zagraliśmy prawdę o Wembley. Wielka to była przyjemność, naprawdę. Andrzej Persson był z nami telefonicznie przez prawie godzinę. Henryk Kasperczak z Francji, trener, legenda polskiej piłki, uczestnik tego meczu w 73, 17 października, 73, 17 października będzie dokładnie 50 lat, pół wieku, mój Boże, od tego meczu. Kaziu Mokliński, nasz człowiek w Londynie, który no też ten mecz przeżywał przed telewizorem, ale dzięki temu za chwilę był na Wembley. No i ja, który przeżywałem jako trzylatek, ale wiecie, no później parę książek dzięki temu napisałem. Nie wiem, parę albumów zrobiłem tutaj. Pokażę biało-czerwone mundiale. O, proszę bardzo, także takie rzeczy się robiło. Ale Roman, muszę przeprosić panu Henrykowi, że bo trzeba powiedzieć, że w historii angielskiej piłki nożnej to nie Cruyff czy Beckenbauer jest najsłynniejszym przeciwnikiem angielskiej reprezentacji. Jan Tomaszewski jest najsłynniejszą postacią w angielskiej piłce nożnej jako przeciwnik Anglików. Jan Tomaszewski jest lepiej znany niż wielu angielskich reprezentantów. Jakby kibic obecny w tą 50. rocznicę miał wspomnieć osobę z tego meczu, to by szybciej wspomniał Jana Tomaszewskiego niż jakiegokolwiek członka angielskiej drużyny. On jest największą postacią w historii Wembley, który przyjechał na Wembley i tak się zapisał do historii. Było was 11, wszyscy jesteście godni honorowania, wszyscy jesteście niesamowicie zasłużeni. Każdy z tej jedenastki, ale to, co zrobiliście razem z Janem, to daliście jemu specjalnie miejsce w legendzie nie tylko angielskiej piłki nożnej, ale światowej. To jest wydarzenie, które jest omawiane, bo sposób tego, to jak to wszystko się stało w tamtym momencie, w tym okresie w Anglii,
właśnie jako wielkiej w piłce nożnej, specjalnie koniec świata, tak jak The Sun pokazał na pierwszej stronie. Ale i pozbierali się ostatecznie, ale, ale to nie, nigdy od tej pory nikt nie dorównał jako przeciwnik na Wembley. Te wszystkie wizyty, porażki w Mistrzostwach Europy, w półfinale z Niemcami, z Włochami karnymi na Euro parę lat temu, ale w dalszym ciągu to Polska i Jan Tomaszewski, wy wszyscy, którzy tak się zasłużyli i tak są pamiętani za granicą jako wielcy z wielkim osiągnięciem. Legendy, prawdziwe legendy. Kaziu, piękna puenta. Kaziu, bardzo wam dziękuję za dzisiejszy live, Andrzejowi Personowi też. To była wielka przyjemność. Andrzej Person był z nami, Kazimierz Mochliński z Anglii, Henryk Kasperczak z Francji, Roman Kołto z Warszawy. Zalajkujcie, jeśli się podobało. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. O, jesteśmy. Przerwało.